Ważna uwaga teraz do wszystkich oglądających tę serię. I do fanów Jacka, i w zasadzie ludzi, którzy orientują się, co to był za głos. Bardzo ważna wiadomość teraz ode mnie. Jeżeli są tutaj osoby, które nie znają Jacka i tak dalej, to bardzo bym prosił o jedną rzecz. Nie spoilerujcie, kto to właśnie teraz do nas przemawiał. Dlatego, że spoilery będą od razu... usuwane będą komentarze i będą od razu jakby... No nie będę jakby pozwalał na to, dlatego że... osoby, które mniej więcej grały w Jacka 1, a nie grały w Jacka 2, fajnie byłoby, gdyby po prostu nie spoilerować, bo... Nie psujmy innym zabawy, okej? Więc jeżeli mogę o to was prosić, to bardzo proszę, nie piszcie, kto to dokładnie do nas przemawiał, co to był za głos. Możecie tylko mniej więcej powiedzieć, czy domyślacie się, kto to do nas przemówił. Ale myślę, że większość osób się domyśli. A teraz idziemy przetestować Jetboard. Ponieważ pani mechanik nas poprosiła, żebyśmy przetestowali jej nowy Jetboard. Sorry, że tutaj się wtrącę, ale właśnie ta sekcja, do której teraz się tutaj dostałem, spowodowała u DSP wielki chyba wylew mózgu, bo nie potrafił się tutaj dostać chyba przez pół godziny. Co mnie trochę tak dziwi. Szczerze. Dobra, no to zaczynamy challenge od pani mechanik. W każdym razie tak, oglądałem sobie wczoraj przedstęp This is how you don't play Jack 2 Renegade. I powiem wam szczerze, że ja oficjalnie tym człowiekiem, w sensie DSP, się załamałem, nie? Jakby rozumiem, że można być trochę słabym, bądź też i po prostu, nie wiem, niedoświadczonym w takie gry. Ale serio, wydaje mi się, że Jack jest... łatwiejszy niż gry, które zwykle on ogrywał. Nie wiem, może to ja jestem dziwny, ale serio, wydaje mi się, że to aż takie trudne nie było. Żeby DSP nie mógł sobie z tym poradzić. Po prostu on... troszeczkę jest to przerażające, że on... jakby to, co on pokazuje, to nawet nie jest udawane, tylko to jest szczerze na serio. Taka moja teraz luźna dygresja, ten challenge, nie wiem czemu, kojarzy mi się trochę z challenge'em deskorolkowym od Huntera ze Spyro 3. Może mi się uda tutaj ładny wynik wykręcić. Na poprzedniej sesji mi się udało, tak? Ale raczej mi się nie uda. Nie wierzę w to za bardzo. Ja bym z chęcią powtórzył ten challenge, powiem wam szczerze, żeby ten lepszy wynik ogarnąć, ale... No niestety nie udało mi się, bo na poprzedniej sesji nagraniowej co mi się udało zrobić, to, żeby zdobyć tutaj właśnie brąza, nie? Ale no niestety nie pykło coś. No trudno się mówi. Myślałem, że dam radę, niestety nie dałem rady. Ale za zdobycie brąza udało mi się tam chyba dużą ilość tych Precursor Orbów zdobyć. A z chęcią bym sobie zestartował, jeżeli bym mógł. Mogę zestartować?
O, mogę. A nie, nie mogę. To jednak dałem dupy. No, trudno się mówi, no trudno. Może kiedyś będę mógł to ogarnąć. A w międzyczasie tam sobie na luzie, jak będę sobie grał, to sobie będę zdobywał te Precursor Orby. Odnośnie tego challenge'u jetboardowego, to niestety nie pamiętam żadnych wspomnień za dzieciaka, przykro mi. Nie mogę sobie przypomnieć, czy ja się z tym męczyłem, ale chyba nie. Myślę, że tam z kuzynami udało nam się w miarę łatwo zaliczyć te challenge'e z jetboardem. A teraz czas na rozmowę z panią mechanik. We beat the stadium challenge. Great. People do get lucky. Listen, don't you have someone to collect money from or beat up or something? You don't like us, do you? You work for that slime ball crew. What's not to like? Looks like you've won a few races. Isn't it true the city champion gets to tour the palace? Yeah, why? Could you get me into the palace? A friendly visit, I gather. Yeah, I'm a real fan of the Baron. Okay, I'll help you out if you stop bothering me. I saw an old maintenance elevator at the base of one of the palace support towers. That old lift might take you up to the palace if you can find a way to turn on the elevator's power. Tak, żeby dostać się do pałacu, to trzeba za pomocą windy, kurde, się dostać. No, fajnie tutaj pani mechanik wytłumaczyłaś. Naprawdę jestem bardzo zadowolony z takiego tłumaczenia. Naprawdę. Sam bym lepszego nie wymyślił. No i dobra, mamy teraz misję od Crew i to jest już ostatnia misja z aktu pierwszego od Crew. Czyli po tej misji zaczynamy wielki finał aktu pierwszego, który również będzie w tej sesji. Niestety chyba nic z aktu drugiego sobie nie zaliczymy. No bo chcąc nie chcąc, ale no trochę sesja przydługawa wyszła przez to, że trochę utkwiłem w Mountain Temple. Ale być może coś tam sobie jeszcze dzisiaj nagram z tego Jacka, może sobie zrobię krótką przerwę, sobie z kimś tam pogadam, w sensie z moją dziewczyną i wtedy sobie ogarniemy. Tak więc teraz tą ścieżkę myślę, że wam wyedytuję, bo już znamy na pamięć ścieżkę do baru Hip Hop. Tutaj w ogóle Crew był na tym billboardzie. No i co? Widzimy się za chwilę. No dobrze, moi drodzy, jestem z wami z powrotem. Jesteśmy chyba w miarę blisko baru Hip Hop. No, jesteśmy bardzo blisko. Naprawdę dziwi mnie to, że Crimson Guardowie nie aresztują teraz Jacka, mimo że mijają go za każdym razem, bo przecież różnymi pojazdami Jack tutaj podróżuje, a oni sobie jak gdyby nigdy nic przejeżdżają obok niego, albo przychodzą. Hey, Sugar Plum, you new here? Well, what you got that's hot? And wait, I've seen you before. You're with the Underground. Shh, I'm Tess. Torn sent me to spy on Crew. Play along, and I may be able to get my hands on a few of Crew's secrets. Ooh, I love undercover work, baby. But two can work better than one. Let me help you out. Wow, there sure are a lot of bottles back here. Woo! Ooh, that goes down. Ooh, boy. Gee, you suppose that's real gold floating in there? How about this purple stuff? Woo! Jack, that's the stuff. I need you and that talking rat to go around and make a few collections for me. Hey there, Five Gins. How's crimes? What's his problem, eh? Nothing. I'm just fine. Mind your own business. I sometimes feel so very... Listen, very I have six clients around town who are about to make money crops for me. I need you to collect each money bag as fast as you can. And take care of any guards who get curious, How get your I'm money so bag dry. Too late, and feeling some town so dry! You know what's the trouble with you, Crow? You got no reason. This place could be a real swinging joint. Hot-pack heaven with more dancing, more macking, more women! Jack knows what just I'm talking about! Just collect 14 money bags Jack, before they disappear and bring them back here. If you lose what? Even one I bag, love you, then man. Don't come back, eh? Roger that. We're making our sweep. Ah.
Tak, to co mi było przed chwilą, to była cutscenka, gdzie Daxter się upił, jak zresztą widzieliście. No i co? I było tutaj oczywiście zbliżenie na, że tak powiem, balony Tess. Ponieważ tak, ta kobieta pracująca tutaj dla baru Hip Hop to jest Tess. My ją już mogliśmy zobaczyć w pierwszym odcinku, gdy chcieliśmy dostać się do Underground. Ponieważ ona współpracuje z Tornem, bo jest w końcu z tego ugrupowania Underground. No i co? No i Daxter się w niej zakochał. To tyle, co chciałem powiedzieć. Aha! I teraz takie jeszcze luźne nawiązanie do pani mechanik, bo była jedna scenka, raczej jedno zdanie, które pani mechanik wypowiedziała. Otóż, jak mogliście usłyszeć, pani mechanik za nami nie przepada, dlatego że my współpracujemy z Crew. Raczej pracujemy dla Crew, więc no, ona bardzo go nie lubi, więc za nami też nie przepada, nie darzy nas sympatią, o. Ale w akcie drugim coś ciekawego się wydarzy, ale mówię, nie spoilerujcie, ja też nie mam zamiaru spoilerować. Niech tutaj ludzie się pobawią trochę wyobraźnią, co się może stać. What? What? O kurde, ty, co tu się stało najlepszego? Stałem obok tego i... lol? A i przy okazji właśnie, jak widzicie, ukradliśmy teraz sobie ten policyjny zoomer. Jest bardzo w porządku ten policyjny zoomer. Co też trochę uaktywniło od razu misję, nie? Jak wsiadłem za policyjny zoomer, bo nawet, powiem szczerze, nawet nie wiedziałem, że tutaj Crimson Guard przejeżdżał nad moją głową, a raczej nad głową Jacka. Więc tak trochę nie wiedziałem, że właśnie w tym momencie podpierdziłem Crimson Guardowi, a raczej policjantowi, policyjnemu pieskowi, hehe. I tak, nie będę tutaj w żadnym wypadku misji edytował, dlatego że no misja to misja, nie? Mogę edytować jakby, wiecie, różne tam drogi do czegoś, ale no misji nie mam zamiaru edytować. Więc nawet jak widzieliśmy jakiś tam obszar, nawet jak widzieliśmy jakiś obszar, to musimy go raz jeszcze zobaczyć, bo misja to misja. Misji się nie edytuje. Ale jak widzieliście, niestety zoomer policyjny prawie do końca nam tutaj się przydał. No i cóż. Przydał się nam praktycznie prawie, że na... prawie na całą misję, to chciałem powiedzieć, kurde. Like the money collectors, eh? Here's a gun upgrade. Now get out! I need my beauty now. Trust me, brother. There aren't enough hours in the day. Okej. Okay. I za dostarczenie tych worków z pieniędzmi, czyli moneybagsów, nawiązanie do Spyro, dostaliśmy upgrade do Scattergun'a, czyli teraz Scattergun może szybciej, że tak powiem, strzelać. Wiecie, Scattergun, czyli ta broń, między innymi. Ale dobra, to była ostatnia misja od Crew z tego aktu. Akt pierwszy mamy już oficjalnie zaliczony, jeżeli chodzi o misję od Crew. Teraz idziemy zakończyć akt pierwszy, czyli czas na misję od Vina, która zakończy pierwszy akt tej gry. Pierwszy z trzech, dokładnie rzecz biorąc. I chyba u Vina będziemy nawet za chwilę, tak mi się przynajmniej wydaje. Ta, to już mamy Power Station. O, i tutaj mi się perfekcyjnie udało dostać, nie to co sesję temu. Jestem z powrotem, moi drodzy. Sorki za to, że tak w połowie cutscenki zniknąłem, ale dostaliśmy misję od Vina. Mianowicie będziemy musieli zniszczyć 5 działek. To jest bardzo proste, szczerze powiedziawszy. To jest bardzo łatwa misja i za dzieciaka nie miałem z nią nawet żadnych problemów. Tak szczerze, więc bardzo łatwiutka misja. Stop!
I teraz każde działko trzeba będzie zniszczyć. Ale niestety już zostaliśmy poinformowani, to znaczy Crimson Guardowie zostali poinformowani, że Jack właśnie niszczy te działka, więc no. Więc załatwimy to szybciutko. Jak widzicie, da się szybko. Niestety biedaczysko zostały zaalarmowane, ponieważ ich działko to przecież świętość jest, co nie? LOL? A dobra, myślałem przez chwilę, że ten przycisk w pół się złamał, nie? Sorki, że ja teraz tak mało mówię, jeżeli chodzi o tą misję, ale prawdę mówiąc, nie mam za bardzo co do powiedzenia na temat tej misji, dlatego że jest ona bardzo łatwa. Jak widzicie, nie jest ona jakoś super skomplikowana. Z tego co wiem, DSP z tą misją chyba też nie miał problemu. Chyba. Ale oglądając jego This is how you don't play, to nie zdziwiłbym się, gdyby miał z tą misją problem. Bo nawet był moment, gdzie on zaczął śpiewać na swoich let's playach. Na swoim let's playu. Bo tak, z tego co słyszałem, z tego co sobie robiłem malutki research do jego osoby lub postaci, to on często sobie śpiewa, kiedy nie jedzie mu w jakiejś grze. Żeby tak, wiecie, zagłusić rage. Mi na przykład teraz nie poszło, bo się waliłem w samochody i po raz pierwszy macie ekran Mission Failed. Jak zresztą widzicie. Więc teraz można by powiedzieć, że let's play będzie kompletny, bo pokazałem wam dosłownie wszystko, nawet ekran Mission Failed. Tak więc no, możecie być zadowoleni. Odnośnie tych małych punktów sobie porozmawiamy w następnym odcinku, tak myślę. A raczej w następnych odcinkach. Bo zrobimy sobie jedną taką testową misję. No i okej, zostaje nam już tylko ostatnia, że tak powiem, ostatnie działko do zniszczenia. I my tak też uczynimy, dostajemy się właśnie do tego miejsca. Zoomerem. Tylko teraz uwaga, żeby w nikogo nie wjechać, żeby znowu nie powtórzyć tego, co było niedawno. Aj, dobra. Może i powtórzyliśmy, ale przynajmniej nie zginęliśmy. Przerwał się dialog z Winem, ale udało nam się, jakby to powiedzieć, zniszczyć wszystkie działka, więc teraz mamy nowy obiekt na mapie. I tym obiektem jest pałac barona Praxisa, gdzie tu zacznie się finał aktu pierwszego. I właśnie tam możemy się teraz dostać za pomocą, bo dzięki tym działkom udało nam się tam dostać, co spowodowało, że teraz będziemy mogli troszeczkę tam namieszać w tym pałacu. Troszeczkę tak namieszać tam, wiecie o co chodzi. Ja wam zresztą pokażę co i jak. Walić was? Lecimy z koksem do góry. Naparzajcie sobie tam w tego zoomera. Ja tam nie ma w ogóle tam nikogo, więc no, możecie sobie go tam niszczyć jak chcecie. I tutaj jest Precursor Orb 39. Ciekaw jestem, czy jakąś trofkę odblokuje. Patrzcie, jak wysoko jesteśmy, kurde, nad miastem. Ja pierdziule. Masakra. O, tam mamy tego. Precursor Orba. No tak to się nie dostaniemy, ponieważ to jest, że tak powiem, przewodzi prąd. Ale tak się możemy, o, dostać. 40. Ładny wynik.
Niestety działko mnie porobiło, ale przez własną głupotę, dlatego że próbowałem w głupi sposób zdobyć tamtego Precursor Orba. Odnośnie moich wspomnień z tą misją, szczerze wam powiem, że no trochę sprawiała mi problem, dlatego że jakoś nie potrafiłem do tych rur doskoczyć, co powodowało, że Jack spadał na sam dół i no z Jacka raczej nic nie pozostawało. Tak przynajmniej mi się wydaje, no bo nie wierzę w to, że gdyby Jack z takiej wysokości spadł, to nie wierzę w to, że coś by po nim pozostało, tak szczerze. Myślę, że raczej nie. HP sobie tutaj odratujemy, oczywiście, że tak. Teraz mamy przejście, które trzeba tutaj zagadką logiczną ogarnąć. W sensie, no po prostu trzeba być cierpliwym, to jest cała sekcja logiczna z tej misji. Tutaj to działko sobie zniszczymy. Chciałem przez chwilę powiedzieć olejemy, ale jakbym raczej olał, to zacząłbym je tutaj od dołu atakować. Idziemy tutaj nie bez powodu, dlatego że to jest Precursor Orb 41. Tak więc no, tutaj już nie ma żadnych Precursor Orbów. Szkoda, już mamy wszystkie zebrane, jakie mogliśmy zebrać. Ale muzyka tutaj jest moim zdaniem epicka, nie? I tutaj uwaga, podwójne działko nas atakuje. Niech sobie tam strzela do nie wiadomo czego. I jesteśmy na samiutkiej górze. I've told you I will have more ego by week's end. We'll transport it directly to your nest as promised. A deal is of no value if you can't deliver, my dear Baron. I grow impatient with your puny gestures. Give me the agreed upon ego soon, or the deal is off, and your precious city will pay the price. He's toying with us! Let me lead an assault on the nest before it's too late! I can take him! Patience, Commander. No one has ever penetrated the Metalhead Nest, you know that. I've seen what comes of such foolish plans. No, strength is their weakness. We play helpless. We train them to eat from our hands. And then... Move forward with the plan! Tell Ashlyn to up her patrols. I want that tomb found. But your daughter has not been agreeable. I'll see to that problem, one way or another. Ashlyn is the Baron's daughter? And find that child! If you'd spent half as much time looking for the little brat as you spent flirting with that mechanic girl, we would have pinned his royal ass to a wall long ago. As you wish. With enough persuasion to ensure our spy. What was that? No to kichnięcie musiało być dosyć spore. Ale dobra, o co tutaj w tej cutscence chodziło? Otóż okazuje się, że Ashlee jest córką barona Praxisa. Co jest takim what the fuck, nie? Dosłownie, nie? Kurde, że z jednej strony my tutaj pomagamy Ashlee, a ona jest córką barona Praxisa. Ponadto był mały plot twist, ponieważ Errol chciał zaatakować gniazdo Metalheadów, łącznie z dowódcą, który tam był nam pokazany, który zaczął się niecierpliwić, dlatego że pomiędzy baronem Praxisem a dowódcą Metalheadów jest mały deal, że baron Praxis przekazuje Dark Echo dla przywódcy Metalheadu oraz Metalheadom w zamian za to, że Metalheady nie będą atakowały miasta. No i przywódca Metalheadów zaczął się niecierpliwić i powiedział, że w najgorszym przypadku zaatakuje miasto, no bo Baron Praxis no się spóźnia z wysyłką Dark Echo. Errol się wkurzył i chciał zaatakować gniazdo tych Metalheadów, ale Baron Praxis go uspokoił i tutaj wleciał mały plot twist, który być może jest wyjaśnieniem, dlaczego Baron Praxis ma pół twarzy mechanicznej. Otóż wydaje mi się, że on musiał iść na wojnę z Metalheadami i skończyło to się tym, że stracił połowę twarzy i przez co ma teraz takie, wiecie, metaliczne coś. No i niestety Daxter kichnął w trakcie, kiedy tutaj było mowa, w sensie kiedy był dialog między nimi i to kichnięcie musiało być tak głośne, że zaraz za 5 sekund zobaczycie, co się wydarzy. Mało tego, jeszcze Baron Praxis wysłał Errola oraz Crimson Guardów, żeby
przepytali panią mechanik, dlatego że szukają teraz dziecka, które z Korem się trzyma i to dziecko nagle zniknęło, więc będzie przesłuchanie. A teraz 5, 4, 3, 2, 1... Dark eco treatments will allow me to put you both out of your misery. Czas na konfrontację z baronem Praxisem, moi drodzy. Bardzo łatwa konfrontacja, powiem wam szczerze. I w końcu w serii Jacka mamy ten. W końcu mamy paski zdrowia, jak widzicie. Coś, co się nigdy nie wydarzyło, bo tak na dobrą sprawę to w Jacku jedynce nigdy nie było pasku zdrowia, więc na oko wiedziałeś, czy kogoś pokonasz, czy nie. A teraz w końcu Jack 2 wprowadził coś fajnego, moim zdaniem. W ogóle muzyka Barona Praxisa tutaj jest epicka, nie? Ale jak widzicie, nie jest on trudnym bossem, bardzo łatwy. I tak, on ma 3 paski zdrowia. Nie bądźcie zmyleni tym dużym paskiem, który jest nad tymi 3 kwadracikami lub prostokącikami, dlatego że to jest jego pancerz, który teraz stracił. Pierwsza faza z nim jest dosyć łatwa, druga jest troszeczkę skomplikowana, ale też jest w miarę łatwa. Teraz sobie pancerz odratował. I on teraz jakby tutaj bomby wypuszcza. To jest trochę takie, moim zdaniem, nawet nawiązanie do tego, do Drake'a z Ratchet'a 1. Idzie sobie znowu podładować, bo już pancerz stracił. I tak się zastanawiam, czy by czasem na ostatnią fazę Dark Jacka nie użyć, bo Dark Jack ponoć jest w stanie go znokautować. Nie wiem, ile w tym prawdy, słyszałem takie coś, że jest w stanie znokautować, więc... jestem w stanie uwierzyć na słowo, że tak powiem. Dobra. I teraz zostaje ostatnia faza z Baronem Praxisem. Ja teraz zrobię coś takiego, żeby jeszcze jedna skrzynka się zrespawnowała. O, dokładnie tak, ponieważ ammo się przyda. Może chwilę poczekajmy. A wy za ten czas posłuchajcie sobie muzyki, a ja teraz postaram się użyć Dark Jacka, żeby go znokautować. Dobra, nie ma tutaj nic, więc lecimy z koksem. A wy słuchajcie muzyki. Fuck! Zrypałem. Straciłem Dark Jacka, najgorzej. Ale fail. Dobra, widzimy się przy ostatniej fazie, moi drodzy. Czas na rundę drugą, frajerze. Jak widzicie, tutaj się troszeczkę pora dnia zmieniła, dlatego że już mamy, no, trochę jaśniej. Szybko, szybko, szybko. Uciekaj! Bye-bye. Ja pierdzielę, ale to było epickie, nie? What the fuck? O kurde, ej, serio, ja myślałem przez chwilę, że ja zginę, bo patrzcie, to było tak, ja tutaj przyszedłem zbić te skrzynki, a on tu stanął, nie? I ja tylko tak odruchowo strzeliłem, nie? Ja pierdzielę, nie?
Ale muzyka, kurde, Barona Praxisa epicka, moim zdaniem. Dobra, oficjalnie mamy akt pierwszy skończony. Tutaj oczywiście tam Baron Praxis się odgrażał, że tak, 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 niedługo się spotkamy znowu, ponieważ, no, ja ogólnie stworzyłem Dark Jacka. Pierdu, pierdu, wiadomo, o co chodzi, nie? Ale masakra, ale tutaj to było epickie. To była epicka konfrontacja z Baronem Praxisem, która tym samym zakończa akt pierwszy tej gry. Dokładnie tak. Teraz mamy już akt pierwszy skończony. Wychodzimy z pałacu. Ogólnie, jak uda nam się wygrać tam wyścigi czempionów, to dostaniemy, że tak powiem, security pass do pałacu, czyli będziemy mogli sobie tutaj wchodzić kiedy chcemy, tak na dobrą sprawę. No dobrze, moi drodzy, to by było na tyle z dzisiejszej sesji nagraniowej. W sumie tyle samo trwa, co wczorajsza. Więc no, mamy akt pierwszy zakończony już oficjalnie i następna sesja rozpoczyna akt drugi gry z trzech. I być może, że w następnej sesji już będziemy w połowie tej gierki. Tak więc mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało i jesteś nowy na tym kanale, zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję. W ogóle ładne słońce tutaj się już pojawiło. Oczywiście zachęcam do wbicia na socjale, linki pozostawiane są w opisie. No i cóż, mam nadzieję, że tobie, drogi widzu, seria z Jacka 2 się podoba. Napisz, co sądzisz w ogóle o prowadzeniu tej serii, jak i czy fajnie ci się w ogóle ogląda tą serię. No i co, widzimy się w kolejnych odcinkach z Jacka 2 Renegade i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i pa pa!